Nie miałeś jeszcze od dzika? Z pewnością miałeś. Nie, to dopiero pierwsza karta. I duże nadzieje i bardzo wierzę w chłopaków, że będzie dobrze. Wiara chłopaków w samych siebie. Że potrafią, że ich stać. Naprawdę. Wierzę głęboko. Oni też muszą zobaczyć, że rzeczywiście nas stać. Wytęskniony? Bardzo. Za czym najbardziej tęskniłeś? Za emocjami meczu. A śledził pan może przygotowania chłopaków, sparingi, wyniki? Dobrze powiedział Buddy, że wolałby przegrać wszystkie i wygrywać w lidze. Ja też jestem za tym. Też tam kiedyś grałem troszkę w piłkę i wiem, jak to jest, że człowiek ciężko pracuje, a wyniki niestety nie zawsze przychodzą. No mama jest mama. No mama, jaki daje przykład barwami. No bo mama jest kibicka. Od zawsze. Prawie, że czyli pani całe się życie też, piast kibica. Pani się też bardzo wytęskniła za meczem na Okrzei? Tak, staramy się być zawsze, kiedy jest tutaj mecz u nas na Okrzei. No to jest nasza Okrzei, nasz dom, tak? Dzień dobry, czy ja dobrze widzę? Wytęskniony? Tak. Dzisiaj powrót do szkoły? Nie. No, dzisiaj byłeś w szkole już? Byłem. No i nie fajnie, co? I co teraz? W nagrodę pocieszenia mecz z Piasta. Wygrany. Czekałem na tą chwilę długo i wygramy to. Piosenki zagrzewającej do walki na chwilę przed rozpoczęciem meczu, tak? Dobrze rozumiem? Tak. Naprzód gliwicka drużyno, wygrywaj punkty, wygrywaj mecz. Bo kto gra w Piaście, we krwi ma wino, więc naprzód, a nigdy wstecz. Dziś o zwycięstwo walczyć nam trzeba, więc strzelaj bramki na chwałę Gliwic. Piast, GKS! Tego sobie życzymy właśnie dzisiaj, żeby tak też dzisiaj było. Dlatego tak zacząłem. Naprzód, gliwicka drużyno, zdobywaj punkty, wygrywaj mecz. To będzie na Piastkiwicy, nie? Co będzie? To będzie na Piastkiwi. No raczej. A oglądacie? No. Tak, subskrybujecie? No. Tak. Zostawiacie lajki? Tak. Lubicie? Tak. Jaki materiał najbardziej? Gdy wracacie z obozu. A oglądaliście wszystkie materiały obozowe? Tak. To kto dzisiaj będzie waszym bohaterem, jak sądzicie? Badia. Badia, kto jeszcze? Piętrowski. Szmatuła dzisiaj wraca. Pietro, oczywiście, jest w 11, super. Piast. Mam nadzieję, że Piast, ale tego się teraz jeszcze nie da powiedzieć. A Piast w końcu mają nowicę w Jagiellonii. Tak, Jagiellonia chyba. Jagiellonia to jest bardzo trudny przeciwnik, ale mam nadzieję, że Piast wygra. No dobra, no to jaki możemy mieć sposób na Jagiellonię? Czym możemy ich dzisiaj załatwić? Średni pressing. Klepać piłką i średni pressing. Grać pressingiem i wybiegać na przestrzeń wolną. O, dobra. Zamykamy się, czy raczej się otwieramy? Otwieramy. Otwieramy się, dobra. Wyglądają groźnie, czy nie? Nie. Nie. Nie, w ogóle nie. Jedynie się boję o Nowikowasa, że może nam coś strzelić, bo jest bardzo dobrym piłkarzem. Ale mamy takich, co będą dzisiaj to bronić. Tak. O, idą nasi. Korun i... Gra jest z ich strony, więc czekam teraz tylko na bramki. Kto się lepiej prezentuje? My. Oczywiście, że my. No teraz musi być bramka. No i co? Wróćmy. Chyba zamiast dopingować za bardzo się rozgadałam. Przepraszam, zaczynam się poprawiać. Chwila naszej nieuwagi. Dekoncentracja nasza i zawodników. Bio! Kolejna taka sytuacja. No w okienko wleciało, no podkręcił, no tak na tył piłkę. No niestety. No i co teraz musimy zrobić? Musimy się strzelić bramkę, no. Jak najszybciej. No, już teraz była sytuacja i nie wpadł. Łatwo było złapać piłę? Mój tato złapał. Podziękujemy tacie.